W Dying Light 2 rozpoczął się event crossoverowy z For Honor, wprowadzający trzech nowych przeciwników: rycerza, samuraja oraz wikinga. Tym razem niczego sam nie ogarniałem, także cały event ogramy razem tutaj i w sumie nie wiem, gdzie szukać tych ludków. O! Dobra. Wydarzenie For Honor! O, jest! Ładnie zaznaczone, dobra. Widzę samuraja. No to myk! Bum! O kurde, ale dostał bułę! Ciup, ciup! Dawaj, pokaż, na co cię stać. O, okej. Co robisz? No podejdę. No i co? O, nie, nie, nie. Tego unikamy. Siup. Wiruje chłop. Czekaj, czy jestem na easy? Nie. What? Na dwa hity padł chłop. Ubanshi! Cholipka, jeszcze oni się zebrali. Dobra, rozwalamy ich wszystkich. Pyk, pyk, pyk. I siup. Weź mi wyjazd stąd. No nie, co to? Banshi! No, ciać. Dobra. Ziomek. No. Halo. Rozwalone. Jezu, ile wirali, skąd wy się tu wzięliście? I ziup. O, to co on? I już. Ej, łatwy. I co ty tu masz, chłopie? 5 monet. Tyle? Czekaj, co? Czekaj, czy to nie jest przypadkiem ta baba, co tak paskudnie śpiewała? I szalik chciała mieć jakiś? Coś takiego? Nie, to jakaś inna była. Bo czasami jak zrobisz jakiegoś questa pobocznego, to potem jakby możesz znowu znaleźć tą postać, wezmę go, walnę. I rzeczywiście twój quest na nią wpływa. Pokonany wirale, nie uleczyłeś się, ja cały czas mam leczenie, chłopie. Ty, to jest lifehack. Możesz sobie wziąć regenkę i wtedy rozwalić 10. Dobra, kolejne? Łatwo, w miarę? O, to już jest taki wiking. O kurde, co? On nie chce ze mną walczyć w ogóle. Chyba, że go walnę pierwszy. O Jezu, ale się złożył. No dawaj. Ło! Tak, to jest zwyczajny przeciwnik. O, wkurzył się. No, czekaj. Nie umiem tego kontrować nigdy. Ty, ale to jest zwykły renegat. No, fajnie, fikołka walnąłeś. I co? Ło! No i teraz zrobię ci tak. I pyk. I zatruty. Was zrobię boom. No ty nie masz co zrobić, chłopie. I pyk. Też 5 hajsu? Nie, 3. Okej, wniosek taki. Samuraje są bogatsi od wikingów. Ty, ja się właśnie zdziwiłem, że... Czemu oni dodali takie 3 minibossy tylko do eventu? A to jest zwykły przeciwnik. To jest zwykła podmieniona tekstura i tyle. No tekstura i w ogóle model i wszystko, własne animacje i głos i w ogóle, ale to jest zwykły przeciwnik. Ja spodziewałem się, że jednak będzie miał jakieś nowe ataki czy coś takiego. Ale dobra, to jest tylko event For Honor, a nie nowy update, także chyba spodziewałem się jednak za dużo. W ogóle twórcy dodają coś takiego, że czasami pojawiają się jakby takie bardzo króciutkie eventy. Na przykład, że boostujesz sobie przez weekend podwójnie, nie wiem, bonus z nocy, czy coś takiego. Teraz mamy legendarny czwartek. I jest napisane legendarne czwartki. Już tu są. Nie wiem, czy to jest błąd w tłumaczeniu, czy to będzie co czwartek, ale w ten czwartek, czyli dzisiaj, zdobywamy 2 razy więcej punktów legendy. I to może mi się przydać, niby. Ty, może by te anomalie pofarmić. Ej, ty. W 2 miejscach mi się zrobi... Ile? Ty, czy to mi się tworzyło podczas gdy ja miałem otwarty ekwipunek po prostu? Czy mi się spawnowali wtedy przeciwnicy? Siema, gościu. 30 musimy ich rozwalić, także to nie jest wiele. Chłop nawet nie jest żadnym zagrożeniem ani nic. Ale mogłoby przynajmniej coś z nich dropić, a nie, że po prostu chłopiec do wydarzenia. O, to jest ten rycerz. Potem, nie. O kurde, ty. Ej, 2 się bije. Ej, to jest spoko. To jest jednak samuraj, to nie jest rycerz. Oj, ty, bijesz mnie? Nie bijesz mnie. Ale ja cię bić będę. Co? Coś ty zrobił? A, ja jestem na trupie. Gracha myślała, że ja spadam czy coś? Nie wiem. W ogóle zapomniałem wam w ostatnim odcinku o tej broni.
pokazać w ogóle, jak ona działa. Co z jednej strony jest trochę fajne, a z drugiej strony jakby za dużo was nie ominęło. Ale teraz to będą ludzie, nie? Oni są ludźmi. Ale dym, co jest? O co chodzi? O, to jest samuraj. Siema, mordo. I pyk. Fuh, ale mnie łupnął. Czej, w łeb masz. Okej. No. Klepie mocno. Ale rzadko. Ty, ja może jednak się odleczę? Walić tego questa z wiralami. Mogę go po prostu w nocy na raz zrobić. Ale weź się straf tą głowę. Pyk. Nożyk jest wciół lepszy. A czekaj, tu są renegaci. O. I pyk. To jest dobre na ludzi. I pyk. I pyk. I tu jest duży. Ty, to porównamy sobie samuraja i dużego. Zwykłego. Pyk. No, samuraj jest ewidentnie mocniejszy. Dobra. I pyk. O, co to było? Finisher! Co? Właśnie pisaliście mi w komentarzach, jak zrobić tego finishera i w ogóle. Teraz, wcześniej tego nie widziałem absolutnie, ale teraz jak walczyłem, to widziałem czasami F. Żeby kliknąć F, jak ich bije. I właśnie teraz to kliknąłem. O, jest rycerz! On ma nowe animacje. To jest to, co widzieliśmy z tym mieczem dużym, te animacje. Tylko to było na normalnym renegacie. No bo to w sumie trochę jest normalny renegat. O, wkurzył się. Pisało, żeby uważać, jak się wkurzają. Bo regenerują życie wtedy. O, ale fajne. One są pancerzone. Okej. To załatwia sprawę chyba. Jeszcze mogę sobie nadawać jeszcze raz. I pyk. Ale chłopa trzeba długo bić przez to. Czekaj, może tutaj przyda się to actually. I pyk. No, to się przyda tutaj. Ciężkie obuchowe nie będzie tak odrzucane. Ile ja mam w tej inwencie? 8. Okej, to jeszcze trochę muszę to pobiegać. Ej, dobre! Ej, zarąbiste! On musi mieć miało życia bardzo. O! Ej, to jest jedna animacja i ta sama? Czekaj, a tu na przykład? Też jakoś nie mogę tego finishera wywołać w ogóle. Może nie wiem, z niektórymi brońmi jest łatwiej zrobić finishera? Nie pomaga to, że padają na hita. A ty powinieneś finishera mieć w obecnej sytuacji. A tutaj jest łatwiutko. Ło, ej, to jest dobre. Ej, ale jego broni nie możemy podnieść. A ja akurat bym podniósł. Myślałem, że jestem ugotowany. O, 50 level. Nice. Nowe skrzynki będą. Legendarny outfit. Brawo, brawo, masz 50 poziom legendy, od teraz jeśli umrzesz, tracisz 50% punktów potrzebnych do zdobycia następnego poziomu. Dziękuję bardzo. Jak wygląda ten strój? To jest zwykły renegat. Imo, ten pierwszy jest najlepszy. Ze wszystkich. Inne to takie, No nie, zwyczajny czarny strój. Ale lepsze skrzynki mogą się przydać. Może będzie więcej egzotycznych. Dawaj, ciśniemy Brudosa, dawaj go. Bierz go, chłopie. Dobrze. A jest z drugiej strony. Ciśniemy Brudosa, dawaj go. Yeah. Chłop nie ma co zrobić. Ale fajna animacja. Mów co chcesz. Nic ty już nie załatwisz. Za szybko się właśnie umarłem. W trochę głupi sposób. 1200? No tak, wszystkie, które miałem, nie? Ale czekaj, nie. What? Nie, połowy tego, co miałem. Aha! Ale tego krzyki rzeczywiście są taki, jakby był w takiej, w takim hełmie. Nie wiem, może oni po prostu wsadzili łeb do garnka i dali mordę, czy coś? Muszę widzieć duchy. Muszę widzieć duchy. Jezu, te tłumaczenia są po prostu tak sztywne czasami. Skończyłem jeden kierunek, potem kolejny. Na trzecim się poddałem. Zrobiłem doktorat. A teraz proszę, nawalam w drzewa siekierą.
Po co robić dwa kierunki? Jak robisz jeden, dobry, no to potem od razu idziesz do pracy. I masz taki hajs, że... Po co ci jakieś większe wykształcenie? W ogóle doktor? Doktora to się robi, jak chcesz być naprawdę jakiś kurde naukowy, potężny. Jak nie, jak chcesz na Politechnice wykładać cokolwiek. No nawet do tego nie musisz mieć doktora. No chociaż może ktoś po prostu by lubił życie studenckie, bo to też jest spoko sprawa. Mieszkasz sobie w akademiku, możesz w każdej chwili napisać do ziomków: ej, wpadajcie, pijemy. Oni będą w ciągu 15 minut. To jest życie. Dopóki nie przejdzie apokalipsa. Myślisz, że nie umiem się bić? Pozwól, że przedstawię się kumplom od kieliszka. Co? Chciałem ich posłuchać, ale widocznie chłop chce mnie przedstawić kumplom od kieliszka. Kumple od kieliszka. Was stać na takie rzeczy? Przecież wy wody nawet nie macie. A nie, już macie. Ale gdyby nie ja, to byście nie mieli. Ty, wcześniej nigdy tego nie używałem, ale patrzcie. Siup! Zarąbiste! Jest coś takiego, że jak się wślizgujesz i skoczysz, to skaczesz daleko. Ale kurde, nigdy tego nie używałem. Ej, zarąbiste. Bez kitu. Dlaczego ja o tym wcześniej nie wiedziałem? Znaczy wiedziałem, ale nie wiem, próbowałem to robić parę razy i mi nie wychodziło w ogóle. Chyba za późno to robiłem. No, zmienia moje życie o 360 stopni. Słuchajcie, to jest Sara. Cześć, Sara. Cześć, Sara. Cześć, Sara. Cześć, Sara. To brzmi jak jakieś spotkanie anonimowych alkoholików. Cześć, Sara. Kurde, nie, zarąbisty skok, zarąbisty. Ty, bo ja biegam i w sumie ugrzęzłem przy 20. Może nie tędy droga tak naprawdę, może powinienem stać w miejscu bardziej. Wtedy będzie ich więcej. To było szybkie. Tak, no i się spawnują, nawet jeżeli stoisz w miejscu, więc nie ma co w ogóle latać. Nie no, co jak co, ale parkour, walka i wszystko są tutaj dosyć ładnie zrobione. Ta płynność, animacje i w ogóle wszystko, nie? Różnorodność ruchów. Ale w ogóle coś zauważyłem, bo jakby przed premierą tak bardzo się zapierali, że nie, to nie są zombie, to są zarażeni. Wow, so that's like really intense and there's like the obvious like double meaning to it, which is what I was thinking. Stay human, don't become a zombie. Yeah, but one disclaimer, those are not zombies, you know, those are infected people that turn to be a monster. They're just crossing a line. I see, yeah, not zombies. Not zombies. Not zombies. At all. People have crossed the line. To są zarażeni, nie mów na nich zombie. A teraz jak był trailer For Honor, to sami nazwali ich zombie. They knew to expect a battle, but the zombies, they caught them off guard. No bo to są zombie, tylko jakby fabularnie, no to jest wirus, po prostu, który zmienia ludzi w takich zombiako podobnych. O, elektryczny! Właśnie coś mi walnęło, ale nie strzeliłem się co? Z tego co ludzie pisali, to elektryzuje zarówno mnie, jak i innych, czyli tak jak w sumie podejrzewałem, to patrz się go na dystans robić. To jest podobno jakiś punkt, w którym nie powinni mnie widzieć. Ale żadnego krzaka ani nic nie widzę? Może właśnie o to chodzi, ty! Krzak jest w krzaku, który jest w krzaku. I ten jeden wielki krzak otacza nas wszystkich. I dlatego ja nie widzę tego krzaka. Ale w ten sposób nie powinienem również widzieć siebie. Ani niczego dookoła. Teoria krzaka. Wow, dostałem! Zrycerza puszkę. Czyli pewnie jego hełm. O, chrzani. Cały spluwacza, staruchu. Cały spluwacza, staruchu. No, to była jakaś długa opowieść. Posiedziałem, posłuchałem i miałem nadzieję, że pojawił się event. Nie pojawił... Aha. To jest Sara. Słyszę o tej Sarze już piąty raz dzisiaj. Sam wyskakuje mi powiadomienie, chyba że właśnie jest gdzieś ten event For Honor, ale jest chyba tak blisko, że już go nie widać nigdzie na kompasie i po prostu elo, masz gdzieś tutaj, nie wiem, samuraja czy coś, weź się domyśl, gdzie on jest. No i cyk, załatwione. O kurde, viral kobieta. Masz. Ale zrobiste. Okej, cel za uczestnictwo, to będę miał 5 wspomagaczy szału, to przynajmniej te wspomagacze mogliby mi dawać za rozwalenie ich. Nie było nic ciekawego.
Cel na rozgrzewkę. Okej, muszę się zlogować najpierw. Topór szaleńca i schemat. Okej. Tu mamy 30. A, to się pojawi u mnie. Mam strój tego szaleńca i paralotnia. Paralotnia wygląda tutaj ciekawie. Cel globalny. 5 milionów, mamy 1,5 miliona. Event zaczął się we wtorek. Mamy czas do chyba 1 grudnia. Do 5 grudnia. Czyli to są jakoś 2 tygodnie, a oni w 2 dni zrobili prawie 1 trzecią. Okej, okay. To myślę, że oni to przekroczą. Nie aż tak łatwo jak poprzedni event halloweenowy, ale przekroczą. No oczywiście na początku eventu będzie to szybciej rosło, bo większość chce przejść jak najszybciej. Ale tutaj w ogóle to było ciekawe, ponieważ dodali kolejny cel. Nadgorliwiec. Cel globalny przekroczyli strasznie. Miało być 400 milionów cukierków, a zrobili miliard. Więc zrobili cel kolejny, nadgorliwiec. I tu właśnie miał być miliard. I dokładnie tyle zrobili. Na styk. No i dostaliśmy żetony pielgrzyma, co jest do kupowania itemków i tak dalej. Tutaj ogólnie mamy trzy paczki skinów. I jeden to jest właśnie to. I wszystko z eventu mamy. W ogóle z tymi talizmanami częściej zaczęli robić tak, że one coś dają, actually. Odetnij głowę wroga, zatrzymując regenerację wytrzymałości na 10 sekund. Czyli brzmi mi to tak, jakbyś mógł wykorzystać jakiegoś specjalnego skilla, który natychmiastowo odcina głowę i wtedy nie regenerujesz przez 10 sekund regeneracji? Nie regenerujesz wytrzymałości, regeneracji. Albo że jak odetniesz głowę, to wtedy masz full wytrzymałości przez 10 sekund. To pewnie błąd jakiegoś tłumaczenia czy coś, nie rozumiem. Tutaj jest też spoko, pakiet, katana, fajna paralotnia, zwiększa szansę na dekapitację lub rozczłonkowanie, to by się do eventów przydało, pakiet strażnika, to jest takie sobie, tutaj ten mieczek oczywiście, zwiększa szansę na ogłuszenie wrogów, to też takie sobie. Właśnie nie podoba mi się, że większość tych talizmanów jest w płatnych paczkach i ogólnie kiedyś się śmiałem z ludzi, którzy narzekają na te punkty, że o Jezu, to zabija Dying Light'a i w ogóle. Popełniłem mały błąd, bo ogólnie twórcy obiecali, że będzie można wkrótce kupywać konkretne pojedyncze itemy z tych paczek. I wtedy, jeżeli chcesz, to możesz sobie kupić jakąś drobną ilość punktów. No, drobna, no to jest 500 najmniej. Coś i tak mniej niż za cały pakiet. I wtedy kupiłbyś sobie tylko jeden inny itemek. I moim błędem jest to, że zaufałem im, że zrobią to szybko. Nie zrobili tego szybko. Dalej tego nie ma. I wtedy jeszcze nie zauważyłem jednej rzeczy. Dosyć istotnej. Zaraz przejdziemy do tych skinów, co dostałem z eventu. Co? Ty! Ej, dobre! 100 można kupić tylko. Czyli posłuchali się. Ej, to dobrze. Można tylko 100. I wychodzi to taka sama cena, jakbyś kupił 500. Ej, to actually... Dobra, odzyskali mój szacunek. Jak jeszcze wezmą, zrobią, żeby można było konkretne itemy kupować, no to wtedy już całkowicie odzyskają. Ale jedna rzecz, która była od samego początku tego sklepu i której nie zauważyłem, to jest to taka fajna paczka skinów, Fire Devil, i no ogólnie mówiłem, że to jest całkiem fajne, nie? Ale jest tu coś. To coś. I to jest itemek. Użytkowy. To nie jest to tylko skiny. No jest też oczywiście toporek, ale to tam ciut z tym. Jest tu artefaktyczny wichajster. Wiecie co to jest? Jak to odpalisz, to przez chwilę masz taką jakby ogniową aurę i podpalasz przeciwników dookoła ciebie. Czekajcie, może to znajdę, bo widziałem to jakiegoś Ruska na YouTubie. Nikt w ogóle tego nie chce kupywać. Co? Film o nazwie Game Over Bundle. Absolutnie tego nie widzę nigdzie. Gdzie to jest? Co? Chłop to 2 miesiące temu wypuścił. To jest jakiś mod? Ale podobnie to działa. Co to ogniowe? Tylko to poraża prądem, ale co to jest w ogóle? Skąd ta paczka? O, mam. To jest itemek, który jeszcze level upuje. On zdobywa levele. Tu czekaj, jest podpalenie na 1 metr. No, tyle rozumiem. Na tym kończą się moje umiejętności czytania rosyjskiego. No i tak, włączasz to tak samo jak tamto i oni się podpalają. I to jest kurde OP! Przecież oni nie są w stanie cię tknąć. Ty ich po prostu podpalasz i masz ich tłuc. Tamto elektryczne, Game Over Bundle. Jeszcze bardziej. Chłop najwidoczniej dostał to jakoś wcześniej. Jakoś to, nie wiem. No to jest kanał Best Gamer Ali, to zakładam, że to raczej nie jest fake? Ale nie wiem. Tak się jak no ogólnie bardzo mi się nie podoba, że oni takie zarąbiste rzeczy zamykają za punktami. No kurde.
W sumie się nawet zastanawiam, czy by tego nie kupić, żeby wam nie pokazać, jak to działa, bo sam też jestem ciekawy. Tylko jakby coś mnie przed tym powstrzymuje, nie żeby coś. Hańsu mi na to nie szkoda, bo musiałbym wydać 12 zł, to nie jest tak dużo, ale to by były pierwsze pieniądze wydane przeze mnie na tą grę. Ja grę z jakby edycję z jednym DLC dostałem na święta i ja nie wydałem na tą grę ani złotówki. I to byłyby pierwsze pieniądze wydane na tą grę. Sam fakt tego trochę mnie odrzuca? Chyba wolę sobie poczekać albo na ten game over, albo aż oni wprowadzą to, że będzie można kupować pojedyncze itemy. Mam te 500 punktów za darmo. Także sobie poczekam. Trochę wam przecieka dach, chłopaki. Ej, ale bo to było na premierę. Ten błąd. Robiłem o nim shorta. To przez 3 dachy przecieka. Ja pierdzielę, oni tego nie naprawili dalej? No jakby dobra, to jest mały istotny błąd, ale trochę jednak dziwny. Ostrze krwawej skąd ja to mam? Co to jest? Banu Hakim. A, ty, czekaj, to jest event o wampirach, ale ja to już odebrałem. Ja wam to pokazywałem nawet. Koszmarny pazur. Graliśmy tym. A dobra, to proszę szaleńca. Modyfikacja siły. Naładuj dowolnymi atakami, następnie przytrzymaj bla bla bla, żeby krwawienie. Aha, czyli po prostu topór z krwawieniem. Czekaj, dekapitacja tą bronią leczy. O kurde. Ty, dobre. Czekaj, nie jestem w stanie zrealizować tego, bo pokazuję, że już to mam. Oczywiście mam. Ale co, będę to tak już miał tak na stałe? Już masz ten przedmiot, spoko. Będzie sobie tu tak wisiał. Why not? Jezu, tych skinów jest tak dużo, że nie mam pojęcia za każdym razem. Nie mam pojęcia, gdzie go szukać. Tutaj jest strzeleniec. I wyglądam, no, w sumie jak ten przeciwnik. Fajny toporek. Z tyłu mam nóż i wodę. Ty, ta woda to by się przydała, żebym mógł tak po prostu się odleczyć. Paralotnie wygląda następująco. W sumie to jest ładna. Szkoda tylko, że jej absolutnie nie widzę. Dobra, pokaż mi jak ten toporek. A, i z tamtej darmowej paczki był kostur zarazy i on jest w sumie niczym. Nie ma w sobie absolutnie nic ciekawego. No i co, chłopaki? Ej! Ten toporek szybki jest, myślałem, że to jest taki duży toporek. Taki, co mi się nie będzie podobał. Czekaj, weź mnie wywalnij czy coś. O, dwóch naraz. I pyk. Odleczyłem się coś? To zawsze odnawia 21. Czyli musiałbym 30 głów ściąć. Czyli to nie będzie mi się podobać ta broń, nie. Także tak, spodziewałem się w sumie czegoś więcej, ale przynajmniej zobaczyliśmy nowego przeciwnika. Zobaczyliśmy nowe animacje tego takiego dużego miecza i chyba oni będą jakby dodawani? Tak normalnie do gry? Tak mi się wydaje. Czyli chyba dostaliśmy taki właśnie przedsmak, taki specjalny, eventowy. Także czekamy, a na dzisiaj to było, do zobaczenia, siema!